Do pożaru doszło dziś w nocy w kamienicy przy ulicy Warszawskiej w Gnieźnie. Jak informują strażacy, najbardziej prawdopodobnym powodem pożaru i silnego zadymienia było podpalenie dziecięcego wózka. Z budynku ewakuowano łącznie 27 osób, w tym 12 opuściło budynek samodzielnie. Pozostałych, w tym dwoje dzieci, które mają rok i 2 latka, wyprowadzili strażacy. 7 ogólnie osób było zawiadane pod trucia tymi gazami pożarowymi. Dlatego te 7 osób były też przebadane przez zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy stwierdzili, że dalej będą oni hospitalizowani w szpitalach. Z żywiołem walczyły 4 zastępy straży pożarnej, które opanowały pożar nad ranem. Okoliczności bada policja. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.